Uratować Rogowca Ryana. Co? On... Brytyjczycy, czy wy jesteście w stanie zrobić cokolwiek? Ja pierdziele. Zabrakło dosłownie drobinkę. Miotacze ognia spowalniają panterę i zjej, dawaj, to jest ten moment. Valstar, jest! I może udałoby się tego Brummara zneutralizować. Na tylny pancerz mu wjeżdża Sherman i... rzuci mu granat przeciwpancerny. Jeden strzał dosłownie zabrakło. Pak się odwraca. I jeszcze nie. Czy to jest ten moment, kiedy oni tutaj znowu ugrają wszystko? Patrzcie, jak te miotacze ognia tyrają wszystko dosłownie. Jeszcze to doświadczenie. Wszystko niszczą. Patrzcie tak. Patrzcie, jak te bazuki zadają dużo obrażeń. To jest pantera. Strzelanie w ruchu, czyli cały czas można ją gonić. Miotacze ognia spowalniają ją i tak. A więc kolejne przygody w Company of Heroes 3. A dzisiaj mamy Super Rangers, czyli. Gierka od GT, widzę, który nam to wysłał. Pozdrawiamy, 4x4, Przełęcz Ameliniano. Zobaczymy go właśnie w wydaniu tutaj wojsk amerykańskich, który, no, sama nazwa mówi, pewnie będzie używał bardzo dużo, bardzo dobrze, super jednostek Rangers. Dlatego zostawcie jakąś łapkę w górę i jedziemy. No i zaczyna nam się bitwa. A grają dla nas tutaj, a może tak weźmy, od GT. Wysunięta grupa bojowa piechoty, operacji specjalnych i desantowa grupa bojowa. O, no, kto by się spodziewał. Wybrana najnowsza właśnie z Rangersami. O, tu już widać jakieś przeloty, pewnie spadochroniarzy. Goblin jako Brytyjczycy. O, od razu wybrał grupę bojową artylerii indyjskiej. Ryan, szeregowiec, ciekawe czy. Grupa operacji specjalnych, operacyjna grupa bojowa. Co? Pancerna, co ja, operacyjna. Desantowa grupa też bojowa. Ryan, dobra, czyli to jest 4x4 uratować Rogowca Ryana. Co? On... co tu się... Jo, to są przede wszystkim nie amerykański desant, ale niemiecki. Falsi pionierzy zlecieli tutaj. I jak widać, jeden z nich wleciał jak w Warzone. Idealnie do środka, że się zabugował na śmierć. No cóż, przykra sprawa. No a jeszcze był tutaj Burning Chicken. No jakiś tam przypalony kurczak byłby lepiej. Też wysunięta grupa bojowa jako Amerykanie. Po stronie niemieckiej nie mogę z tego. Firm Trouch, nie, jakieś Afrika Korps. Wsparcie pancerne, włoska kombinowana, włoska piechota. Perro nawet jako Wehrmacht i już właśnie z grupą bojową Luftwaffe. Falsi pionierzy tutaj zlecieli, się zbugowali. Yukon Cornelius, okej, okay. Włoska piechota, włoska kombinowana, wsparcie pancerne. I jeszcze Incien-Cian-Cin jako Wehrmacht, też Luftwaffe, szturmowa i zmechanizowana. Dymy, 4x4, wiadomo, to jest olbrzymia mapa. Tutaj jakby ta walka może się toczyć dosłownie na wszystkich frontach, nie? To jest tak olbrzymie, że... No ja oczywiście wiadomo, nie mogę. Na samym środku się to dzieje, ale zobaczymy. Gdzie jeszcze tutaj front wojny nas zawiedzie, powiedzie i tak dalej. Jeepek. Jak widać, to, to wygląda komicznie. Nawalać z centymetra z tej 30. Nie może ich do końca zabić. Że miesiąc temu update był nowe mapy, miesiąc temu były nowe mapy i też nigdy nie widzieliśmy żadnej, nikomu nie losuje tych map, to jest masakra, to jest tragedia. Tego szkoda, że nie będzie tam wetowania tych map w tej aktualizacji, bo wreszcie może by dało się jakoś zobaczyć te nowe rzeczy. Co mi po nowej mapie, skoro nigdy jeszcze jej nie widziałem, bo nie losuje jej, nie, masakra. Goblin tutaj zabezpiecza punkt paliwowy, bardzo ładnie tutaj schowany za tymi workami z piaskiem. Chińczyk schowany w domu. Może otworzy tam jakiegoś Chińczyka, ugotuje pieska. Będę go zjadł, pyszne być. I na dole oddziały tych saperów ze wsparciem strzelców powinny sobie na spokojnie poradzić z tymi panzerpionierami. Grizzgangi? No dawaj, broń na bliski dystans, nie, no masakra, po prostu to tak mało bije. Oj, nawet się nie wycofali. Grenade, uwaga, granat! I to nie byle jakie, ale od falszym pionierów. Ole dupło. Ale powinno mi się udać tutaj uciec. Co to za dźwięki? Mamy Ketyn Krada. I będzie neutralizacja tego punktu. Tutaj Amerykanie pochowani po tych budynkach na północy, jak ci Brytyjczycy dają radę. No niestety oddziały Afrika Korps się jednak przedarły. Tutaj mamy nawet jakieś ulepszenie zestawu zwiadowczego. Leci, ole ty, no to tyle było ze zestawu zwiadowczego. Pan z grenadierzy w domku wybili wszystkich.
No i GT tutaj właśnie zaczyna powoli bawić się w Rangerów. Młodzież jest w produkcji. Tutaj Ryan. Może szeregowiec właśnie, faktycznie tutaj szeregowiec Ryan jest gdzieś we wnętrzu. W tym domku strzela. Pamiętacie tą scenę? Tam było w szeregowcu Ryanie. Tam snajper był na wieży i tego. Wszystko dobrze się skończyło, był happy end. No powiedzmy. O, umocnione stanowisko, ulepszone na 50. O, ktoś musi się rozłożyć. Nie, 50 czy 30, zaraz pokażcie co. No 30, Jezu, jest takie smutne, że Amerykanie mają te 50, nigdzie nie chcą ich dawać. Zawsze te browningi, kurde, co za bieda. Tutaj. Okej, okay, mamy moździerz, no ale kurczę, na górę. Poszli na górę, zajęli te wszystkie punkty paliwowe. To troszeczkę boli. Że ciężki moździerz jest gotowy, skoro to zwykły. Może tego, może to jest. Może Amerykanie uznają to, że jest za ciężki moździerz, nie tak jak ten. To jest, myślę, że to samo, ten sam problem z identyfikacją jak z Panterą. Że oni jedni powiedzą, że to czołg ciężki, drudzy powiedzą, że to czołg średni, to jest tak samo z moździerzem amerykańskim. No i co, neutralizacja punktu zwycięstwa. Tutaj ucieczka, oddziały z bazookami, to one się zbytnio nie przydadzą. O, Vickers tutaj pięknie rozstawiony na górze. Kto wy nawet źle go trzyma, Boże. Aj, twórcy, twórcy, te szczegóły. I mamy tymczasem pierwszy oddział Rangersów, idealnie im polosowało, mamy LKM-a, mamy miotacz ognia, więc ci chłopcy są gotowi na rozróbę tutaj trochę zadymić. O, MG42 znaleziony w porę, ale czy teraz wytrzyma? O, zmasakrowali go dwoma pociskami tutaj. Wyczyścili go dosłownie. Na dole widzę, że Amerykanie w sumie też nieźle. Tutaj ta 30 będzie chronić ten punkt. Mamy oddziały grenadierów szturmowych. Zrzut, kolejny zrzut zaopatrzenia. Mamy kolejne przez... A, przekształcenie Rangersów jeszcze nie jest możliwe, ale lecą skrzyneczki w to miejsce. I co? Jakie tutaj będą teraz cukierki? O, proszę, browning i chyba bazuczka. Uj, mają po jednym rodzaju każdej broni. Są po prostu szeregowiec Ryan, który stał się rangerem. Awansował sobie. Transporter tutaj medyczny. Nie jest to zdecydowanie miejsce, w którym chciałby żyć. Ciężki moździerz tutaj, wielki brytyjski. Nasadkowy gdzieś poleciał, znaczy nasadkowy. Z granatnika tutaj strzał. Mamy Dingo. On powinien trochę tutaj przytrzymać te oddziały właśnie falszych pionierów. Właśnie, mimo że to jest bardziej broń przeciwpiechotna, no to jednak na lekkie pojazdy też się sprawdzi, pod warunkiem, że się nie ruszają. To jest bardzo ważne, no jednak lekkie pojazdy są bardzo zwrotne i ruchliwe. Jakby to powiedział Kononowicz, ruchawe, o. Tak jak Nero. No i co, punkty zwycięstwa? Na razie u aliantów spokój, cisza, cieszą się dominacją, Niemcy są zepchnięci. I to oni muszą kombinować właśnie, o Jezu, sorry, jak tutaj dokładnie oflankować swoich przeciwników. Wow, frontowa stacja medyczna, też jest już tutaj gdzieś zbudowana, zaraz jej poszukamy, ale na razie na dole, o, granacik niezauważony. Aj, no, bo smutno, że ten oddział chiński grenadierów, wsparcie chińskich faszystów, nie? Zrobiłeś z tego schoja, zabili ich wszystkich. Jak zrobiłeś schoja, tam wsparcie Chińczyków, nie, czy coś takiego, było chyba coś, nie? Jakiś taki z Chinami związany po stronie Adolfa, czy po stronie Chin? Ja już nie pamiętam, ale coś było chyba, że można jakiś tam niemiecki aspekt w sobie sprawić i to chyba oni byli właśnie. Grenadierzy chińscy z Wehrmachtu. Oho, pierwsze oddziały Fallschirmjäger. Elitarne z FG-42. Ci chłopacy też wiedzą, jak zadać dużo obrażeń. Ciekawa akcja, ale ma lepszą walczę z Darthem Vaderem. O, a gdzie? W której części? Ten Force Unleashed? No pamiętam, była jakaś solówka z Vaderem, ale chyba... A nie, w jedynce i w dwójce? Już nie pamiętam, ale chyba i tu, i tu. Dwa hamberki. To całkiem mocna siła przeciwpiechotna. Tylko trzeba uważać, żeby za bardzo nie dać się tutaj złapać. Dwójce, jedynce, no właśnie, czyli dobrze pamiętam. I co? Zrzut, kolejne zaopatrzonko dla Rangersów, tutaj świeżaczki. Co tam, chłopaki? Jakie cukierki dzisiaj dostaniecie? O, jegerzy, znaczy może jegerzy. Fallschirmjäger wystraszyli się tutaj tego oddziału legendarnych Rangerów.
Co, bazuczka? Co tam, no właśnie, co tam macie? Bazuken? I miotacz ognia. Uuu, sztumyl! Transporter właśnie z takim jakby działem sztumowym. Zniszczyli ten bunkier. Teraz sobie zabezpieczą na spokoje, nie, to paliwko. A na górze bloby Afrika Korps ciągle idą naprzód. Dwa hamberki, nie dwa czy już jeden, zaraz zobaczmy. O, już tylko jeden, o właśnie, Brytyjczycy zaczynają się sypać na północ. Tutaj strzał z tego moździerza wielkiego na blisko, nawet daje radę, ale zaraz go przycisną i to będzie koniec. Transporter też bardzo mocno ranny, nie ma żadnych saperów królewskich, żeby mogli cokolwiek tu uleczyć. No wygląda to naprawdę bardzo nieciekawie. Wow, na dole, Rangerzy wchodzą do akcji. O, granaty, rzut szturmowy, uwaga, Rangerzy! I teraz tutaj, prawie zabili cały oddział. No dawaj, jeszcze jedno z tym pociskiem, macie. O, Thompsonki, idealnie. Tutaj ten oddział postanowił się wycofać, jedna bazuka ciągle jest operacyjna. Jest ten pod... O, to za dużo, nie uda im się zniszczyć tego sztumelka. Na dole, o Jezu, jaki blob tutaj nadchodzi z kapitanem na czele. Powoli też doświadczenie zyskują. O, wpadli na niemiecką minę. Mamy też obserwatorów artyleryjskich. A gdzie ten szpital polowy? Zobaczmy, czy gdzieś... A, tutaj został zbudowany całkiem bezpiecznie. Właśnie z dala od linii frontu, ale nie aż też na tyle daleko, żeby musieć wracać do sztabu. Więc na spokojnie można leczyć, uzupełniać straty. Super partia. Jezu, ciągle tylko słyszę tutaj wszędzie te moździerze atakujące. Ponieważ mamy tutaj radiolatarnię rozstawioną, właśnie operowaną przez tutaj radiooperatorów, przez obserwatorów artyleryjskich od GT. Właśnie zmniejszają mi cooldown i za darmo przyzywają na łeb Niemcom artylerię. Sztumel naprawiony znowu wchodzi do akcji. Działa będzie Felsimieger, zobaczmy sobie tutaj mniej więcej jak to wygląda w siłach. Mamy szluga szturmowego, działo piechoty, atakuje ciągle na dół. Kolejna budowa tutaj radiolatarni. Na środku, o, sztumel trochę ryzykuje. Wjechać bez żadnego właśnie osłony. Ma szczęście, że właśnie na górze. O, właśnie gdzie transporter? Ścipancerny. Obrywa. I moździerze go tutaj zasypały. Na śmierć pociskami. I znowu Super Rangerzy, na razie tylko dwa oddziały. Ale to pięknie tyle, nie? Tam 30 w domku i znowu wychodzą oni. Killerzy, pierwszy poziom doświadczenia już mają. Zobaczmy sobie dalej te siły. Ferrosze, no też całkiem liczne siły, ale jeszcze niezbyt doświadczone, czyli albo giną, albo niezbyt biorą udział w walce. Yukon, gruby z Yukonu. O! Mamy tutaj, o, pociski zapalające. Z Nebelwelfera. Trochę bolesne, ale powinno udać się uciec. O, znowu wchodzą, o, granacik! Oni mają to w dupie, oni idą przed siebie po prostu, to są Rangerzy, nie? A jeszcze jak się im tam da te umiejętności, że tam są bardziej celni w ruchu i tak dalej, to już w ogóle... Ciekawe, właśnie szkoda, że nie widać. Amerykanie jako, że mają właśnie na pierwszym poziomie wybieranie tych umiejętności, o, żegnamy. Nara. Co on tu robi? What the hell. No, że właśnie mają wybieranie umiejętności jednej z dwóch na pierwszym poziomie, to zawsze moim zdaniem powinna być ta gwiazdka, chociaż jakoś inaczej zaznaczona, nie? Żeby tak jakby pogodzić jedno z drugim. Nie mam interfejsu, okej, spoko, to ale dajcie mi jakąkolwiek tutaj jakby możliwość, żeby zobaczyć, co oni wybrali, nie? A tak to no, nie da się, po prostu, jest to słabe. O, Bretole. Pozbawione załogi, moździerz ciężki, tutaj też Vickers odstrzeliwany. Co wy robicie? Pokażcie się, Goblin, co ty masz? Górka z Thompsonami. No, jeszcze ukradli ten moździerz, boże. Ryan, szeregowiec. No, całkiem nieźle. Serio, on ma taką ikonkę? Nawet nie wiedziałem w sumie, że ten Jeep ma tutaj, jak widać, dowódcę. Ale nie wiedziałem, że ma tego ludzika na plecach, śmieszne. GT kolejne tutaj rozstawia swoje radiolatarnie. Żeby przyzywać ewentualny ostrzał. Uuu, mamy szkolenie z uzbrojenia Rangersów, nie? Czyli każda broń specjalna, w którą są wyposażeni Rangerzy, będzie jeszcze skuteczniejsza. Będzie nakładać jakieś konkretne tutaj na wroga debuffy na przykład. Jak, nie wiem, LKM-y przygważdżają, miotacze ognia spowalniają i takie tam różne. Jest bardzo, bardzo fajne ulepszenie moim zdaniem. Jezu, na dole ten blob zajmuje tylko te tereny. No, pociski rozpyskowe w powietrzu. Idealne przeciwko piechocie. I znowu wchodzą oni. Pięknie to tyra, nie? Jakby jeszcze tylko mieli trochę więcej doświadczenia, to już w ogóle genialne. Tego nie da się powstrzymać. O, falsim pionierze, może falsim jäger. Ostrzał zapalający, nawet on ich nie ruszył.
Uwaga, granat. O! Ja pierdzielę, nic, no nic. Dosłownie nic. Radiolatarnia ciągle tutaj obecna. Pięknie rozłożone, nie? Taki perymetr obrony. Wszystko bronią. O, uważaj, panie kapitanie, spierniczaj stąd. O Jezu, Humber. Uszkodzony silnik. Skradziony tutaj ten moździerz. Oberwał pewnie z Panzerfausta. Co na górze jest? Jakieś te oddziały górka. No, oni to akurat dadzą radę, ale... Na północy Brytyjczycy kompletnie sobie nie radzą. Na dole. O, mamy też wysunięty szpital. Ale zostanie chyba unicestwiony przez szluga szturmowego. O, masakra. Cały oddział z bazukami zabity. I patrzcie, tutaj Chińczycy, niemieccy, faszyści, chińscy wchodzą. Wchodzą coraz głębiej. Tylko GT tak naprawdę tutaj ze szeregowcem Ryanem właśnie bronią tego jakkolwiek środka sensownie. Ale flanki naprawdę padają. Patrzcie, to są te śmieszne Thompsony, normalnie jakbyśmy grali w Mafię jedynkę, nie? Przelot tutaj był jakiś szturmowy. Co to było dokładnie? Nalot szturmowy ze Stukasa, no jak widać chyba kompletnie nie trafił tych Rangerów, bo idą cały czas do przodu. O, może uda się odzyskać moździerz. Działo piechoty też idealnie zneutralizowane, tutaj bardzo ładna flanka poleciała ze strony Rangersów od GT. Pojawiają się też... O nie, kapitan został zabity na dole, tutaj. No, dwa tego czołgi niemieckiego tutaj dobiły. Czy te właśnie Nebelwerfery są zagrożone? No, gdyby Rangerzy tutaj zaatakowali bardzo szybko do przodu, to jest szansa. Brytyjczycy, czy wy jesteście w stanie zrobić cokolwiek? O, ja pierdziele. Ale jaja, po prostu jak te granatniki, granaty nasadkowe z kocha jedynki u jednostek tułowych. Świetne to jest po prostu. I na jeden zdrowia przeżyją. Sami siebie walą już. No i moździerz oczywiście zneutralizowany. Coś tutaj? To... O, tutaj lecą rakiety na sam środek. Szuka co wóz. Chałupy się rozpadają, ale co ciekawe, nie giną. Strzelcy od Ryana w domku przeżyli ten ostrzał. Najgorzej... O, na dole ty też coś tutaj wjeżdża. Marder! Marder podjechał, a po co on tutaj? Niszczyciel. On nie ma pancerza, ale o, kolejny marder. I chyba... O, ale wyleciał gościu. 100 punktów za ten skok. Niestety GT traci tutaj swojego niszczyciela, ale Niemcy również ponoszą straty. Tutaj właśnie ten ostrzał z tych wszystkich radiolatarni z Afryką oczywiście też jest bardzo przyjemny. Co my tu mamy? Pancer 3. O! Przelot ze Stukasa szturmowy przede wszystkim przyszpila te jednostki, nie? To jest trochę. Nie, to Flamen Panzer, tak? Czy co to? Tak, Flamen, dobra, jest ogień. Flamen Panzer. O, a to? To. Easy 8, tak? Zobaczmy sobie Ryana. Zrobił sobie tak produkcję. Odblokował możliwość produkowania czołgów Easy 8. Szkoda, że obrywa tutaj zniszczyciela. I wycofka. O, stary. Marder go tutaj też. Nie wie do końca, jak podjechać. Kolejny marder, Boże marder, kolejny Easy 8 jest w drodze. Na północy. O! Crusader, nie widziano od tysięcy lat przeze mnie. I Matylda. Brytyjczycy nagle jakby się obudzili. Ale co to? Coś tu dużego? O, oh, oh fuck. Mamy Brumbara. Kolejne ostrzały. Ale ciągle schowani za tymi. O! Domkami. Kolejny. Oj, na ogień. Oj, o, sorry. Oj, o! Niestety. Obserwatorzy artyleryjscy zginęli. Na dole, och, panterka. To nie są dobre informacje. O, marder, ale oberwał. Niszczyciel, boże, niszczyciel, nawet nie ma tutaj niszczyciela. Właśnie zwyczajny Sherman i Bulldozer robią właśnie z niego miazgę. Flamen Panzer, nawet nie wiem po co tutaj się stara i sika. O, o, ale mamy flankę, o, fuck, Chińczycy. Przyjeżdżają panterom ze swoim szlugiem szturmowym. Na dole też cisną całkiem mocno. Czy jest cokolwiek, co ich będzie mogło powstrzymać? Gdzie są ci? Gdzie są Rangerzy? Rangerzy na samym środku zostali lekko tutaj przygwożdżeni. I wjeżdżają chińskie oddziały. Gdzie temu się wycofać swój moździerz? Pantera na szczęście praktycznie jest beznadziejna na jednostki piechoty, więc nie powinniśmy się tutaj bać.
Dostało chyba tutaj jakieś oznaczenie. Easy 8 podjeżdża, piernięcie dymem. Ale Chińczycy raczej się... Uuu, mamy jeszcze tutaj od osłony do osłony. Sprint specjalny taki. Nie. Zabrakło dosłownie drobinkę. Miotacze ognia spowalniają Panterę i Easy 8, dawaj, to jest ten moment. Valstar jest! Pantera została unieszkodliwiona. Oj, 88. Czy Crusader ma szansę na flankowanie? Raczej nie. Jeszcze jeden strzał. O, nawet nie musiał. Tak, go tutaj dobił. Matylda również chyba chce podzielić jego los. Ciągle te strzały z niemieckiej artylerii są strasznie irytujące. Aj, chyba troszeczkę za daleko podjechał tutaj tym buldożerem GTM. Niestety. Dział przeciwmacelny go tutaj. Unieszkodliwie. Gdzie tego biega? Co to jest? Co to za zabawy? Kręcą się. Dwa EZ-8-y. Tak jest, jadą sobie na wycieczkę. To jest całkiem fajna siła, nie? Szybka, zwinna. Są w stanie zadać dużo obrażeń. O, 88 i tutaj podprowadzili. O, jeszcze musi się obrócić. Co oni robią? What the... Co na dole mamy? A, działko PAK zneutralizowane. I nawet nie zdążyło. Wszyscy zostali zneutralizowani. Na górze, o, bardzo w dużych tarapatach są ci rangerzy. A muszą spierdzielać, bo tu Brumbar, no pamiętacie, Brumbar to jest killer, to jest totalnie killer piechoty. I szybki ostrzał artyleryjski z 155. Też świetna umiejętność. Bunkier zniszczony. Na północy, co ciekawe, naprawdę jakoś Brytyjczykom udało się, naprawdę się udało odbić tą flankę. Neutralizują, nawet nie, zabrakło centymetra. Czy Thompsonki to zrobią? No, jeden zdrowia, Boże, błagam, no co to jest? No jak? O, Jezu, ostatni strzałem. Gościu strzelił i od razu zaczął uciekać. I kolejny oddział. Dwa Shermanki gonią pana Brumbara. Ma tutaj dosyć gruby pancerz, zwłaszcza przed... Aj, dwa działa przeciwpancerne. Z tych Shermanów nic nie zostanie. Przynajmniej będzie można wykryć, że tu jest cała artyleria niemiecka. Cały transport, wszystko tutaj jest dosłownie. I może udałoby się tego Brumbara zneutralizować. Na tylny pancerz mu wjeżdża Sherman i... Rzucili mu granat przeciwpancerny. Jeden strzał dosłownie zabrakło. Pak się odwraca. O, i jeszcze nie. Zabrakło. 500 zł. O, 500 zł jeszcze. YOSHI1984 wpłacił 15 zł na jajko niespodziankę uśmiechnięta buźka. YOSHI. Ciekawe, ciekawe. Później jeszcze zobaczę dokładnie, co to tam było. Gdzieś jakoś ciekawie przeczytało. Dziękuję, dziękuję. 15 zł. Dziobaczki dla ciebie, dzięki wielkie, będzie, kupię sobie jajko niespodziankę specjalnie w Dino. Zjem sobie, bo lubię cukier. Ciekawe, czy mam cukrzycę. Takie mnie teraz przemyślenia przeszły. Ale to się okaże. Dwie Matyldy od północy. O, znowu 88. No dobra, tym razem trochę bliżej. Tutaj swojej linii frontu. Matylda w bardzo dużych tarapatach. Ciekawe, czemu nie piernie dymem, no ale... To już tylko moje tutaj pytania zostają. Co tu jedzie na litość boską? Tak cała rodzina, matka, ojciec i syn tutaj najgrubszy taki, nie? Taki grubas typowy się toczy. Shit! O, granaty tu i wchodzą rangerzy. Czy to jest ten moment, kiedy oni tutaj znowu ugrają wszystko? O, patrzcie, jak te miotacze ognia tyrają wszystko dosłownie. Jeszcze to doświadczenie. O, wszystko niszczą. Wszystko zabijają. 88 są bezbronne. Oj, 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 tutaj leci ostrzał ze sztuki co wóz. Centymetr dosłownie. Na dole jeszcze przyzwane jakieś tutaj latajki. Sztuka patrol przeciwpancerny. No, w sumie dużo tutaj. Jeden buldożer został zniszczony. Hellcat jeździ w tej weftę. O, Ryan, nie, Ryan! Rzut, o, rzut, rzucił! A dobra, myślałem, że on nie został naprawiony. Ale to ten Brumbar, ale w pełni już tutaj zdrowy. I rangerzy muszą się wycofać. I mamy artylerię indyjską, ale też totalnie bezbronną, wystawioną na atak. O, właśnie, na dwa strzały zeszło. Niszczyciel od GT jedzie na górę. Pewnie chciały tutaj jakiś kąsek złapać, miły. Brumbar, nie? Oj, 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 oj. Nie, 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 to nie jest dobry moment. Nie jest dobry pomysł. Do tyłu, do tyłu. Zwłaszcza, że ten Panzer 4 ma full HP. O, kolejny Easy 8. Ile już tych czołgów mamy? 3. 3 Easy 8, mamy wóz naprawczy. To faktycznie, jakby tak wjechało i oflankowało wroga, może być nieźle. Dół na razie cisza, spokój, na środku też.
przelot ze sztukasa. W sumie niepotrzebny. O jest. Wszystko się rozlatuje. O, jeszcze jeden strzał jest! Easy 8! Rozwala tego pancera 4. Ci tutaj ze skradzionym barem, chyba granatnikiem mu walą. Tutaj ten pak się rozkłada na maksymalnym zasięgu. Nie chwyci tego Easy 8. O, jeden zrobił. Taki dźwięk wydał. Co tu? Rakra, Kettlecrat. Attention, fire mission, tak jest. Uwaga, misja ogniowa, ogień skuteczny. Przyzywamy ostrzał ze 155. I znowu neutralizacja 88. Pięknie, pięknie tutaj właśnie. Śmieszne, że Niemcy nawet jednego KM-a sobie tutaj nie postanowili. Uuu, i te elitarne działa przeciwpancerne. Nic tutaj nie przeżyje. To są naprawdę elitarne wojska Rangerów. Od osłony do osłony to widzimy właśnie, co czasami się odpala. Czyli właśnie kiedy idą do osłony, wychodzą z niej, to mają debuffy. Znaczy, boże, debuffy, mają buffy. O właśnie, jest ten karabin maszynowy, też nie ma szans najmniejszych. Czemu nie dostaje obrażeń? Co? Nagle... Było dziwne. O! Granatniki, nic im tu nie straszne. Kolejny ostrzał niestety jeszcze nie jest możliwy. Ale bazuki, jeden transporter medyczny leży. Brumbar też trochę tutaj za późno, żeby cokolwiek pomóc. Ale Niemcy wykorzystują to i wchodzą na środek. To, że właśnie alianci skupili się bardziej na północy, to jest tutaj całkiem sporo sił. Naprawa tej haubicy. Co na górze? Ten jeep zwiadowczy. I ten Chińczyk. Ja myślę, że wydaje, że ten Chińczyk może być takim tutaj też cichą kartą pułapką. Jeśli on by tutaj wjechał właśnie tymi swoimi wszystkimi siłami. O, na to. No dole, jaki blob. I co na to, Chińczyk? Nic? Masz to w dupie? Niszczyciel, Easy 8. Flammenpanzer? Ślub szturmowy. O, zostało coś przyzwane. Czy to będzie od różowego? Tak jest, znowu patrol przeciwpancerny. Ajajajaj. O, trochę boli. Czołg Sherman skończony i gotowy. Północ jeszcze wolna. I alianci wycofali się poza pole tego ostrzału. Ale Niemcy... O! Coś tutaj dupnęło artyleryjsko. Ten Chińczyk tutaj może zaraz wykryć, że no, w sumie ten szpital został wykryty. GT też ma nie lada problemy z zasobami ludzkimi. O! O, ta placówka zostanie zniszczona. O! Sherman też znalazł się w dosyć niemiłym miejscu. Punkt umocniony również padnie. Te Easy 8, Easy 8, daj, dawaj, 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 musisz coś zrobić. Pantera pod atakiem ze wszystkich, a tutaj no, broni dostępnych. Od Rangerów. Od osłony do osłony. Niestety Rangerzy nie mają właśnie żadnego granatu przeciwpancernego. To jest ich taka tutaj dosyć spora słabość. Tylko bazuki mogą. O, patrzcie tak! Patrzcie, jak te bazuki zadają dużo obrażeń. To jest Pantera. Strzelanie w ruchu, czyli cały czas można ją gonić. Miotacze ognia spowalniają ją i tak. Ja, Rangerzy niszczą Panterę. To jest niesamowite. Że UFO powtórka, okej. Gdzieś tam jakiś oddział z moździerzem niestety został zabity. I wszystkie jednostki od Chińczyka tutaj zostaną zabite, które się nie wyzowały. Czyli na przykład właśnie go działa przeciwpancerny. Jakiś niszczyciel, dług w ogóle kompletnie zostawiony tu. Wszyscy się cofają, nagle właśnie bak, bak, bak. Do tyłu. 88 na nowo obsadzona przez ten transporter. Który to taki mądry? Czy to jest ta haubica? Tak, nawet druga powstała. Od razu wyszli. O, masakra. Że boimy się Super Rangersów, no. Te dwa oddziały naprawdę tutaj tyrają. Ale patrzcie, dwa oddziały i jak mało zasobów ludzkich mamy przez takie rzeczy. Trzeba bardzo na to uważać. O! Kąt ostrzał. Pojawiły się też oddziały Falschimieger. I niestety. O, o, a co? Dlaczego Falschimieger to zajęli? Co to było za pomysł? I cała tutaj te umocnienia się rozlatują. Atak na dół, różowy tutaj wjeżdża. Hellcatik. No nie ma chyba jakiegoś takiego większego problemu. Te czołgi kupowałem, dlatego mało zasobów.
No tutaj te czołgi, teraz dopiero jakaś lepsza flota się pojawiła, nie? Dwa niszczyciele, z tym faktycznie można gadać. O, wszystkie te umocnienia. Te chałubice artylerii indyjsko-brytyjskiej. Niestety, ale zaraz tutaj legły w gruzach. Szpital się znowu odnowił w ogóle. O, co to, ty, cały ten blob? Mamy już jednego pancera zdjętego, oddziały z bazookami. Ten się pali, nawala dalej, to jest prawdziwy fanatyk niemiecki, nie? No ale to już twój koniec, tak jest. I jeszcze tutaj pancer 3. Ale dawa, musicie mu pomóc. Bazuki, bazuki, bazuki. Niszczyciel da radę, tylko musicie go właśnie odciągnąć ogień trochę. W tylny pancerz, tam boczny trochę. Panzerjägerzy też tutaj się chowają za osłoną. Próbuję jeszcze jeden strzał. O! I kurczę, zabrakło. Niszczyciel podjeżdża, tutaj panzerjäger, nie, wychodzą z ukrycia. O nie, kolejni, ciuf, 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 ciuf. I ja na jeden zdrowia udaje mu się uciec. Za to pancer 3 został tutaj złapany. I cały blob w odwrocie. Ech, to nie jest dobry widok. No jak ruszasz blobem, to się, jakby tak powiem, wycofujesz blobem. Jest bardzo duży minus blobowania. Ten brumbar. No i GT chyba się wnerwił. GT postanowił wreszcie wziąć sprawę w swoje ręce i jedzie na szturm tak na... Wow! Cały tutaj oddział został zabity, właśnie Jäger. Dwa niszczyciele. Ach, niestety nie do końca celne. I... pak na maksymalnym zasięgu rozwala tutaj Shermana. Ciągle ta radiolatarnia nieznaleziona, nie? Już pewnie przez całą grę nawala tutaj do Niemców z Afriką. Na stówę. No i dół cały pod kontrolą niemiecką. No właśnie, zmusić ich do odwrotu. Co to jest, goblin w ogóle ukradł niemieckie działa przeciwpancerne? Co tu się dzieje? Niemiecki samolot tutaj przeleciał, ale co ciekawego nie zdjęli. Dziwne. Kolejny Sherman. Ale brakuje tutaj trochę follow-upa. No, na tyle, no. Niemieckie siły, zobaczmy jeszcze na sam koniec, jak to wygląda. Oświmieger niezbyt, tutaj też ma mało. Guastatori to są bardzo fajne oddziały, ale za mało tego na taki moment. I Chińczyk. O, tutaj mocno obrywa. Jego dział już Stoßtruppen. I jeszcze tutaj mamy patrol przeciwpancerny. A co właśnie po stronie aliantów? Ci zieloni. Goblin. No jak armia też tutaj od początku gry nie jest wcale ani trochę dobra. I tutaj te właśnie Easy Eighty. Łatwe ósemeczki. Sherman tank niestety tutaj poległ. To prawda. Ale Rangers znowu przychodzą uratować dzień. Nawet nie dzień. To takie połączenie rangerskie. To dzień. Oooo! Easy A tutaj też się rozpadł. Ale zostało 25 punktów, to już koniec. Artyleria jeszcze na sam finał. Ostrzeliwująca się. Właśnie. Muzyka już gra. I dwa punkty ciągle pod kontrolą aliantów. Nie, tutaj, ten się cofa w takim momencie gry. Gdyby tu nagle ktoś przyszedł, nie, to jest... Nie, Ryan, błagam. Chyba, że nie, no nawet jak ukradł, to i tak już po prostu to jest tak blisko zwycięstwa, że nie ma sensu się cofać. Po prostu bronimy tego do ostatniej kropli krwi. O, 88. Ściągają niemieckie samoloty. Walnęli go podczas przelotu. 10 punktów. Tu jeszcze było ostatnie zniszczenie nie komunistów, tylko faszystów chińskich. O, granacik i 8. Nie, dobrze, myślę, tak muzykę grała, jakby to miał być koniec. Chociaż w sumie ostatnia próba zajęcia, ale tu znowu Rangersi od właśnie GT. Ci tutaj wracają do bazy. Pancer zniszczony. To jest środek się, że tak powiem, odbił dla Niemiec przez chwilkę. O, granacik od właśnie niego. No, coś słabe te granaty od nich. O wiele mocniej powinny nawalać. No i to by tyle. Jeden koniec, tak jest. Tak też kończy się ta bitwa. No grube, to było grube.
4x4 Rangersi na pewno pokazali pazur, bardzo wiele sytuacji tutaj wydaje mi się, że wyciągnęli, nie? Ile oni tam, nie, no mogłem zobaczyć te statystyki na koniec jednostki, ile mieli po prostu killi na koncie, ale no z tego co widzieliśmy bardzo dużo miotacza ognia, świetnie działały, zniszczyli bardzo dużo jednostek piechoty, może nawet kilka pojazdów, więc to było genialne. Górna flanka dziwna, ciężko właśnie jakby ją zrozumieć. Z jednej strony Brytyjczycy stracili ją, później nagle ją zajęli, utrzymali, później znowu trochę stracili, później nagle w sumie mieli ją, ale wróg nie atakował. Strasznie ciekawe. Jakoś to dziwnie. Na dole śmiesznie właśnie te przepychanki zielone z tymi Chińczykami, który ten Chińczyk właśnie trochę tam próbował flankować, ale jednak też Rangersi go tutaj zaskoczyli, Panterę z bazuk ją zmasakrowali, więc no grubo. Tyle. Dziękujemy za uwagę widzowie. Pamiętajcie zostawić jakąś łapkę w górę, jeśli materiał wam się podobał, a ja tymczasem żegnam się z wami. Dziękujemy GT też za podesłanie tej gierki i co? Do następnego. Hej!